Witajcie w mojej kuchni. Dziś przepis na knedle, a z racji tego, że cały czas mamy jeszcze sezon śliwkowy, to tak jak tytuł filmu wskazuje, dzisiaj robimy knedle ze śliwkami. Zapraszam. Zabieramy się za przygotowanie naszych knedli. Tutaj mam już ugotowane i przeciśnięte przez praskę ziemniaki. Odstawiamy je na chwileczkę. Tutaj w misce mam jakieś 400 g śliwek. Śliwki, ze śliwek pozbyłam się oczywiście pestek. Nie rozrywamy ich, tylko zostawiamy takie złączone, bo w całości będziemy je wkładać do knedli. Do tych śliwek dodajemy szczyptę cynamonu. O, może taką większą szczyptę. I łyżeczkę taką czubatą cukru pudru. I to wszystko sobie delikatnie przemieszamy. Śliwki gotowe, odstawiamy je teraz na chwilę. Tutaj mam w misce kilogram, tak jak już wcześniej mówiłam, ugotowanych, przyciśniętych przez praskę ziemniaków. Do tych ziemniaków dodajemy taką malutką łyżeczkę soli, bo ja ich wcześniej oczywiście nie soliłam. Do tego dwa jajka. I teraz tak, tutaj mam jakieś 250-300 gram mąki. Tą mąkę dodajemy tak po troszeczku, bo może się okazać, że te 300 gram w ogóle nam nie będzie potrzebne. Pamiętajcie, że im więcej mąki, tym ciasto twardsze i te knedle będą po prostu twardsze. Więc powoli dodajemy mąkę, wszystko sobie dokładnie mieszamy. I zaraz sprawdzimy, czy jeszcze będziemy dosypywać, czy wystarczy tyle, ile wsypałam. Ciasto gotowe. U mnie akurat poszło całe 300 gram mąki. Przygotowałam sobie już deskę posypaną mąką. Delikatnie dłonie opruszam mąką. I formujemy takie placki, nie za grube, do środka śliwka, jeszcze odrobinka mąki, żeby się tu wszystko ładnie zlepiło i kulamy. Gotowe, odkładam na deskę i tak do wykończenia całego ciasta. Wrzucamy na gotującą, osoloną wodę. I tak gotujemy do momentu, aż wypłyną, i od wypłynięcia gotujemy jeszcze 5 minut. Knedle gotowe. Na to oczywiście śmietanka posłodzona z odrobiną cukru, możecie dodać cukier waniliowy, posypane cynamonem i można zajadać. Są przepyszne i naprawdę bardzo delikatne. Polecam Wam serdecznie, wypróbujcie przepis, subskrybujcie mój kanał, jeżeli oczywiście tego jeszcze nie robicie, zostawcie kciuki w górę, no i widzimy się w następnym filmie. Cześć!